Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca w horoskopie na marzec 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, już nie przedłużamy, tylko przechodzimy do naszego horoskopu. Strzelec i marzec 2022 roku. Sprawdzimy sobie takie sfery życia jak finanse, praca, uczucia oraz zdrowie, także oglądajcie film do samego końca. Zaczynamy. Finanse dla strzelców na marzec. Jakie tutaj będą energie dla strzelców w marcu? Finansowe. Strzelec. Jeżeli chodzi o finanse, moje drogie strzelca, to mam pokazane, że jest tutaj dość duży potencjał. Dość duży potencjał na zarobienie fajnych i zadowalających pieniędzy, tylko nie jestem przekonany co do tego, czy wy w pełni będziecie w stanie wykorzystać ten potencjał, który otrzymacie od losu. Ja mam tutaj takie wrażenie, że będziecie chcieli zainwestować w coś pieniądze. Jest tutaj też pokazane to, że osoby, które miały wcześniej dochody z więcej niż jednego źródła, na przykład z dwóch, trzech czy więcej, to jakieś jedno źródło Twojego dochodu w tym miesiącu może być w pewnym stopniu zablokowane. Niemożność otrzymywania pieniędzy z tego źródła, tak? Na przykład oprócz Twojej tej pracy, którą wykonujesz głównie zawodowo, masz jeszcze jakieś hobby, z którego też masz pieniądze, to mam tutaj pokazane to, że w tym miesiącu będą co do tego ograniczenia i blokady. Nie widzę tutaj żadnych strasznych rzeczy. Wasze finanse będą stabilne i wasze finanse będą bezpieczne. Aczkolwiek pod koniec miesiąca będzie jakiś problem związany z finansami, którego na ten moment życia nie będziecie w stanie rozwiązać. Zobaczmy teraz pracę dla osób pracujących oraz tych, które szukają pracy. Strzelec pracujący. Jak to tutaj wygląda? Strzelec pracujący. Oraz strzelec szukający pracy. Strzelec szukający pracy. Jeżeli chodzi o strzelce pracujące, jest tutaj pokazany bardzo dobry miesiąc. Jest co prawda tutaj dużo pracy, dużo obowiązków i tak naprawdę będziecie musieli wykazać się w tym miesiącu precyzyjnością, ale warto, dlatego że jest tutaj pokazane spełnienie emocjonalne. Co to znaczy spełnienie emocjonalne w pracy? Mam takie wrażenie, że poprzez swoją ciężką pracę, systematyczne wykonywanie obowiązków oraz rzetelność masz szansę w marcu otrzymać jakiś awans bądź też jakiś inny profit w Twojej pracy. Czy to podwyżka, czy to awans, czy to nowe stanowisko. Mam pokazane to, że zostaniesz doceniony emocjonalnie, ale również finansowo, gdyż tutaj jest pokazany jakiś dodatkowy pieniądz, jakieś profity, których się być może na ten moment życia nie spodziewasz. Jakaś kobieta w miejscu pracy, starsza, która jest władcza, może cię bardzo pozytywnie zaskoczyć, gdyż okaże ci serce i bardzo ci pomoże. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, jest to naprawdę dobry miesiąc, bardzo rozwojowy miesiąc. Miesiąc taki, który pozwoli wam na rozwój w Twojej pracy, w miejscu Twojej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które pracy szukają, to niestety tutaj już nie jest, moi drodzy, tak kolorowo. Mam pokazane, że jesteście tutaj przytłoczeni tym wszystkim, że nie macie tej pracy, macie żal w sercu, jeszcze nie jesteście
tak naprawdę pozbierani po stracie poprzedniej pracy. To, że nie macie tej pracy, jest tutaj dla Was bardzo dużym obciążeniem i energetycznie niestety blokujecie się na znalezienie nowej pracy. Jedynie koniec miesiąca, czyli koniec marca, pokazuje się jako czas, w którym będziesz miał szansę, drogi strzelcu, na to, aby otrzymać jakieś nowe propozycje pracy, i pod koniec marca masz szansę na znalezienie nowej pracy, otrzymanie nowej oferty pracy, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poradzisz sobie ze swoim wewnętrznym smutkiem, rozgoryczeniem i rozczarowaniem, tak aby nie blokować tej pozytywnej energii. Popatrzmy teraz, moje drogie strzelce, na uczucia. Cóż tutaj w uczuciach dla strzelców, dla singli, w uczuciach? Jak to tutaj wygląda single spod znaku strzelca w tych uczuciach? I osoby w związkach. I osoby w związkach. Ojejku, no uczucia nie będą w tym miesiącu dobre, ani dla osób, które, moi drodzy, tutaj są singlami, ani dla osób, które są w związkach. Dlaczego? Przede wszystkim tak. Jeżeli chodzi o singli, to mam pokazane, moi drodzy, to, że ten miesiąc jest bardzo wyczerpujący dla Was energetycznie. Tak naprawdę jest tutaj dużo lęków, dużo obaw i tak naprawdę poczucie straty, poczucie zubożenia. Mam wrażenie, że Wy ciągle myślicie o jakiejś osobie z przeszłości i to nie pozwala Wam na to, aby ruszyć do przodu, aby ruszyć naprzód, i to niestety bardzo mocno Was tutaj blokuje. I warto, abyście Wy nad tym tutaj, moi drodzy, popracowali, dlatego że jeżeli Wy tego nie przepracujecie, to możecie mieć tutaj ciężkość ze znalezieniem nowej miłości, aczkolwiek pod koniec miesiąca prawdopodobnie pojawi się jakaś nowa osoba, pojawi się. Tutaj jest mężczyzna pokazany, który będzie tobą intensywnie zainteresowany, ale tak jak mówię, ty energetycznie nie jesteś jeszcze gotowa, nie jesteś gotowy na wejście w nowy związek, na wejście w nową relację, gdyż ciągle powracają do ciebie jakieś zmory z przeszłości, które nie są dla ciebie dobre i warto, abyś nad tym popracował, abyś odciął się, drogi strzelcu, od przeszłości, jeżeli chcesz na nowo wejść w sferę emocji. A jeżeli, moi drodzy, chodzi o pary, no to bardzo nerwowy miesiąc. Nerwowy miesiąc przez mężczyznę, tak? Jeżeli masz partnera, no to właśnie przez niego może być nerwowy miesiąc, szczególnie jeżeli twój partner jest z trygonu ognia, czyli jest baranem, lwem lub strzelcem. To na pewno chodzi tutaj o niego. Jeżeli nie, to mężczyzna spod ognistego znaku zodiaku, czyli baran, lew lub strzelec, może wprowadzić do twojego związku nerwową atmosferę jako osoba trzecia. Mam też pokazane to, że mężczyzna, z którym jesteś, jest w tym miesiącu bardzo władczy, bardzo kłótliwy i za wszelką cenę musi postawić na swoim, tak? I ta dominacja jest tutaj na tyle silna, że może przez to być między wami bardzo dużo kłótni, bardzo dużo sprzeczek i bardzo dużo konfliktów. Także myślę, warto, abyście zwrócili, moje drogie strzelce, na to uwagę. Nie warto prowokować w tym miesiącu swojego partnera, gdyż może tutaj być bardzo duża kłótnia. A zobaczmy, co jeżeli chodzi o zdrowie dla strzelców w tym miesiącu. Zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to na pewno powinniście zwrócić uwagę na gardło, na struny głosowe. To jest tutaj przede wszystkim pokazane, ale również trzeba tutaj zwrócić uwagę na narządy wewnętrzne jamy brzusznej, czyli na wątrobę, na śledzionę, na trzustkę,
gdyż to jest pokazane jako coś, na co warto uważać. Do tego jeszcze jakieś drobnostki związane z katarem, przeziębieniem czy alergią, co niektórzy z Was będą tutaj zmieniać lekarza. Jest tutaj pokazana zmiana lekarza. Co niektóre strzelce zapiszą się do bardzo młodego lekarza. I prawdopodobnie będzie to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż pomoże Wam poradzić sobie z jakimiś trudnościami zdrowotnymi, które aktualnie przy Was są. Ślicznie Wam dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie filmy do samego końca. Ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.